Dzień dobry, tu ja mówię. Dzisiaj, proszę Państwa, unikalny kadr. Jesteśmy co prawda w sadzie, a sad to już Państwo znacie z kilku odcinków, łącznie z moim uporem co do samej nazwy, czyli sadu. No ale dzisiaj mamy dwa największe okazy wybrane z sadu. Dwa największe drzewka, to tamto najbardziej w tle oddalone. To jest to właśnie, jak żeśmy się tylko tutaj przeprowadzili, to zostało jako pierwsze posadzone. Zresztą wszystkie te szeregi, to część Państwa tego nie widzicie, te dwa rządki drzewek też były posadzone, jak tylko się przeprowadziliśmy, ale wielokrotnie musieliśmy je wymieniać, bo po prostu padały. A dlatego padają między innymi, że tu jest taki wieczny ciąg komunikacyjny. No ci, co się tam bawią w roślinki, sadzenie rozmaitych roślinek, to wiedzą, czym to grozi. No grozi właśnie tym, że wymarzają, że padają. A nie są to drzewka pryskane w żaden sposób. No to też nie mają takiej ochrony, jak proponują współcześni sadownicy, którzy mi też podpowiadali różne rozwiązania, ale z nich nie skorzystam. Proszę Państwa, Norman Finkelstein, chyba dobrze mówię, strasznie ciężkie nazwisko do wymówienia. Słynny pisarz. Autor nie mniej słynnej książki, która wywołała wielką burzę, Holocaust Industry. W polskim tłumaczeniu przedsiębiorstwo Holocaust. Wielokrotnie był pytany o to, czy... No to wiecie Państwo, taka pedagogika wstydu klasyczna. Czy nie czuje się odpowiedzialny za to, że jego książka stała się Biblią neonazistów? Czyli, że po jego książkę najchętniej się sięgają radykalne grupy prawicowe, no i w tym przede wszystkim neonaziści. Proszę Państwa, starałem się odnaleźć odpowiedź Finkelsteina, żeby Państwu dosłownie zacytować, no ale mi się to nie udało. No, Państwo się domyślacie, dlaczego. Ciężko jest znaleźć takie treści na pierwszych stronach wyszukiwarki. Chociaż Norman Finkelstein, wbrew temu co mu się zarzuca, no nie ma nic wspólnego z antysemityzmem, chociażby dlatego, że sam jest Żydem. I po ojcu, i po matce. Proszę Państwa, w każdym razie z tego, co mnie pamięć nie myli, nie zawodzi, to on użył, to odbił piłeczkę. Bo jeśli się używa argumentów takich no, poniżej pasa, no to ciężko się przed nimi w jakikolwiek racjonalny sposób bronić. Można tylko odbić piłeczkę mniej więcej na tym samym poziomie. No, pan Norman odbił ją znacznie wyżej, a potem jeszcze zesmeczował. Mniej więcej taką odpowiedzią, że no, naziści też korzystają z popularnej sieci fast food, której nazwy nie wymienię, ale Państwo pewnie się domyślacie, o jaką sieć chodzi. Proszę Państwa, natomiast już całkiem dosłownie opowiem Państwu o jeszcze jednej reakcji Finkelsteina, a mianowicie na pytanie, czy dostaje pogróżki za to, co napisał w swojej książce, odpowiedział tak. Dostaję, ale tutaj Pana zaskoczę, nie są to wcale pogróżki od Żydów, ale przede wszystkim od niemieckich neonazistów. Proszę Państwa, bardzo cenię takich ludzi. Bardzo cenię takich ludzi, bo staram się też ich naśladować, bo ten człowiek sobie spalił target, tak to się nazywa w współczesnej nomenklaturze marketingowej, czyli mówiąc krótko, odgłupiania mas. Człowiek, który wydaje książkę i któremu oczywiście siłą rzeczy zależy na tym, żeby trafiła pod strzechy, czyli sprzedawała się w jak najszerszym gronie, no odcina sobie ten target, no, który robił bardzo wiele szumu wokół tej książki, bo Państwo wiecie, jak to działa, kiedy grupy radykalne pojawiają się w mediach. No wtedy, gdy są użyteczne do czegoś potrzebne, czyli w tym przypadku do tego, żeby uderzyć w pisarza, który się ośmielił pisać o tym, co niestety jest prawdą i w jaki sposób funkcjonują te
te fundacje, które się zajmują no de facto wyłudzaniem odszkodowań, a nie mają nic wspólnego z tą tragedią niewątpliwie, jaka się wydarzyła w historii ludzkości, no to w takich sytuacjach właśnie bierze się radykałów i oni służą jako pałka do tego, żeby okładać ludzi, którzy rozliczają się uczciwie i moralnie, i intelektualnie ze swojej działalności. Proszę Państwa, mnie do Normana Finkelsteina pewnie jest daleko, ale nawiązując do jego działalności publicznej i do jego reakcji, no to ja się, proszę Państwa, pod tym wszystkim podpisuję dwoma łapami. Kiedy mieliśmy sytuację związaną z pomorem, wielokrotnie mówiłem, że na tej wojnie mogę iść z każdym, który będzie stał po mojej stronie. I absolutnie, znaczy po mojej stronie, po stronie sprawy, tak to nazwijmy. Czyli w myśl zasady wszystkie ręce na pokład. I gdyby, nie daj Boże, doszło do powtórki tej tragicznej sytuacji, to powtórzyłbym te słowa jeszcze raz. No ale posługując się cytatem z innego sławnego człowieka, ja z przystanku, proszę Państwa, Pomór i z przystanku, przepraszam, ja z tramwaju Pomór, no i przede wszystkim z tramwaju Grafen i inne ludziki pływające w eliksirach, wysiadłem z tego tramwaju, wysiadłem na przystanku Normalność. Znaczy, mogłem i chciałem działać wspólnie ze wszystkimi ludźmi, którzy w tamtym trudnym czasie, a nie było przecież nas wielu, chcieli przeciwstawić się paranoi, chcieli się przeciwstawić obłędowi. Ale w tej sytuacji, którą mamy teraz, tu i teraz, a jest ona wbrew zaklinaczom rzeczywistości, na szczęście całkowicie odmienna, ja, proszę Państwa, z wieloma towarzystwami, z wieloma grupami nie chcę mieć absolutnie nic wspólnego i podkreślam to na każdym kroku, psując sobie target, psując sobie zasięgi, odbiór i parę jeszcze innych niekorzystnych rzeczy, bardzo niekorzystnych dla mnie rzeczy, ale to jest, proszę Państwa, żadna cena. To jest bardzo niska cena za zachowanie czegoś, co dla mnie jest najistotniejsze, czyli wiarygodności, uczciwości w tym, co robię i godności przede wszystkim, proszę Państwa, bo tak się składa, że ja w przeciwieństwie do wielu niezależnych bohaterów, patriotów i wojowników walki o wolność i demokrację, proszę Państwa, ani nie posiadam żadnej fundacji, ani nie kandyduję z ramienia żadnej partii, ani też nie jestem asystentem żadnego posła, ani nie bywam na salonach, na przykład nie piję kawy czy herbaty z panią Moniką Jaruzelską. Nie mam też żadnych kontaktów z największymi wydawcami. Nie reklamuję, proszę Państwa, żadnych produktów. Nie robię żadnych unboxingów, wbrew temu, co mi ludzie życzą, a te życzenia jakoś się nie mogą w najmniejszym zakresie spełnić. Nie dostaję przelewów ani od Putina, ani od banderowców, ani od PiS-u, ani od PO. Otrzymuję od czasu do czasu, to muszę uczciwie przyznać, jakieś skromne datki, za które jestem bardzo wdzięczny. Przelewy związane z działalnością, którą prowadzę na portalu Kontrowersje i teraz na portalu Patrzymy. Że moja niezależność, proszę Państwa, wygląda zupełnie inaczej niż ta niezależność, która najgłośniej krzyczy, że jest niezależna. A ponieważ nie jestem związany z żadną grupą polityczną, z żadną koterią i nie chcę być związany z żadnymi grupami, które sprzedają, czy to nie wiem, czy cudowne kamienie ściągnięte z Portugalii, które leczą na raka, albo ci, którzy właśnie transmitują w tych najbardziej popularnych eliksirach transportują kosmiczne stworki, czy inną mikroelektronikę. Nie chcę mieć też nic wspólnego z taką wizją Polski, która jest mi tutaj bardzo często sprzedawana,
którą ja nazywam anarchią, czyli walczenie z systemem. Proszę Państwa, ja jestem cholernym systemowcem, naprawdę. Kim z krwi i kości. Mnie jedyne, co się marzy, to zbudować, a nie zniszczyć system. Budować system, na przykład solidny system opieki zdrowotnej. Albo solidny system podatkowy, solidny system bezpieczeństwa, solidny system edukacyjny. No i proszę Państwa, coś, co tak wielu ludzi, w tym ci, którzy nazywają się narodowcami, nienawidzi i gardzi, no mianowicie zbudować silne państwo. Tak silne państwo, które by się mogło przeciwstawić między innymi światowej paranoi, jaką obserwowaliśmy przez ostatnie 2 lata. Krótko mówiąc, proszę Państwa, to nie ma sensu, żebyśmy się wzajemnie męczyli. Jeśli Państwo odbieraliście to, co mówiłem przez ostatnie 2 lata, bo to już chyba będzie 2 lata, w taki sposób, że to się wpisuje w jakiś Wasz pomysł na funkcjonowanie. Ja mówię do tych ludzi, którzy oczekują ode mnie deklaracji i nieustannego spowiadania się z tego, czy ja wierzę w NWO, czy ja służę systemowi, dlatego że przepraszam, że nie mówię o wysokich częstotliwościach w eliksirach związanych z siecią komórkową, czy ja nadal jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem PiS-u, czy ta mantra, która też ciągnie się za mną po praktycznie każdym odcinku Polskiej Chaty, mimo wszystko PiS, no proszę Państwa, to jest jakaś potworna pomyłka, to my jesteśmy z różnych światów po prostu. Jeszcze raz podkreślam, mówię do tych ludzi, no, którzy oczekują ode mnie tego typu deklaracji, tego nawet nie do tych, którzy w to wierzą i którzy temu hołdują, którzy się w tym dobrze czują, ale do tych, którzy usiłują mnie zapisać do któregoś tam klubów, czy namówić mnie niczym Świadkowie Jehowy do przyjęcia nowej wiary. Proszę Państwa, no... Nie ze mną takie numery. Ja jestem stary chłop już, naprawdę. Nie ze mną takie numery. Ja do anarchistów, udających narodowców, nie przyłączę się na pewno. Zresztą ja się do nikogo nie przyłączę. To szkoda zachodu. Ja nie jestem chłopakiem do wynajęcia. Jeśli ktoś poszukuje takiego wykonawcy, takiego usługodawcy, no to musi zmienić kanał. Do mnie z takimi propozycjami się proszę nie zgłaszać, a trochę tych propozycji było. Proszę Państwa, ja jestem taki domorosły Norman Finkelstein na miarę własnych możliwości, na miarę własnych zasięgów. Robię uczciwie, w swoim oczywiście przekonaniu, bo każdy może powiedzieć, że jestem menda, sprzedawczy, zdrajca. Mam do tego pełne prawo, zwłaszcza, że mi się zdarza wcale nie tak rzadko mówić podobne rzeczy o innych. Natomiast, proszę Państwa, mnie absolutnie nie zależy na budowaniu sekty, co mi się wielokrotnie zarzucało, chociaż żartobliwie też to czasami nazywam. Mnie, proszę Państwa, zależy na tym, co cały czas klepie, no w kółko praktycznie mówię to samo, budowanie takiej społeczności, która będzie się składała z ludzi inteligentnych, a nie z ludzi, którzy myślą pakietami. To znaczy, jeśli ktoś się zaczepił pod front, no powiedzmy to, jak to w głównym nurcie było nazywane, antyeliksirowy, no to on się nie może zatrzymać w tym miejscu, w którym ja się zatrzymałem, czyli produkt nieprzebadany, no, doświadczenia na żywym organizmie w pośpiechu, wielka akcja marketingowa, skuteczność tego produktu praktycznie zerowa. No on, żeby się utrzymać w towarzystwie, musi pójść dalej, czyli mówić o depopulacji, o grafenach i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no nie, no ja tym tramwajem nie jadę. No. Mój przystanek był znacznie wcześniej i proszę mnie do tego tramwaju nie zapraszać, bo ja do tego na pewno nie wsiądę, bo to dla mnie nie jest tramwaj pożądanie, tylko tramwaj idiotyzm. I tak jest w przypadku wielu spraw. Ja mogłem popierać pana Brauna, kiedy
walczył z Niedzielskim. Tu trzeba mu oddać, że to jeden z nielicznych posłów, który naprawdę zachowywał się godnie w tamtym czasie, w tym konkretnym aspekcie, w tym fragmencie rzeczywistości. No ale jeśli ktoś mi proponuje budowanie Polski monarchistycznej, szczęść Boże, no to Bóg zapłać, proszę Państwa, bo to nie jest mój świat. Dlaczego ja Państwu o tym wszystkim mówię? Dlatego, że proszę Państwa, chcę być uczciwy w tym, bo chcę być uczciwy w tym, co robię, żebyście Państwo też nie mieli żadnych złudzeń, bo jeśli mi ktoś tu zarzuca jakieś lawirowanie, że ja tak naprawdę ciągle popieram system i ciągle popieram to państwo, no to ja Państwu odpowiadam wprost, żebyście nie mieli żadnych złudzeń. Tak, proszę Państwa, popieram państwo polskie i chcę budować system w państwie polskim. Te wszystkie systemy, które wymieniłem, nie chcę żadnej rewolucji. Mnie nikt też, oprócz wciągania do rozmaitego rodzaju tramwajów, nie wyciągnie na ulicę po to, żeby robić jakąkolwiek rewolucję. Mnie się nie podoba tysiąc rzeczy, które się w Polsce dzieją, ale nie uważam, że to można zmienić przy pomocy siekiery czy młota pneumatycznego, bo ci wszyscy natchnieni reformatorzy, oni zawsze zaczynają od nowa. Znacie Państwo takie, jeśli jesteście z mojego pokolenia, czy troszkę młodsi, to znacie takie prześmiewcze hasło znów od nowa. No, te reformy wszystkie polegają na tym, żeby coś rozpieprzyć i budować na nowo. Tylko, że zwykle to się zatrzymuje na etapie rozpieprzania, a nie budowania czegokolwiek. No i to w zasadzie, proszę Państwa, wszystko, jeśli chodzi o niezależność, antysystemowość i przekonanie co do tego, co się robi, w czym się chce uczestniczyć, a w czym się uczestniczyć nie chce. Bo, proszę Państwa, dla mnie to nie jest wyświechtane hasło, dla mnie to jest motto wyrzeźbione na czole. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Istotne jest to, jaki jest cel do zrealizowania, a nie to, jakie cele do zrealizowania mają poszczególne grupy te socjalistyczne, liberalne, inne ideologiczne, czy inne grupy wpływów, czy inne koterie i wyznawcy rozmaitych teorii. Nie, proszę Państwa, całe to towarzystwo razem wzięte nie interesuje. Jeśli jest cel jakiś do zrealizowania, taki cel, jaki na przykład był przez ostatnie 2 lata, to owszem, wszystkie ręce na pokład, wszyscy jedziemy na przedniej platformie tramwaju, jak mawiał poeta Tuwim. Natomiast w momencie, gdy jeden, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty cwaniak próbuje ciągnąć temat i ugrać na tym swoje interesy kosztem czegoś, co się nazywa dobrym wspólnym, no to wysiadka, proszę Państwa, i to jest coś, co mi od początku przyświecało przy budowaniu i w ogóle przy nie tylko budowaniu kanału, ale przy Polska Chata, ale również przy całej działalności publicznej. I to się, proszę Państwa, na pewno nie zmieni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.